Hej, siemano widzowie, z tej strony Jakubałkę. Zostałem zaproszony przez Gabora do zrobienia komentarzy i stwierdziłem, że to może być ciekawy pomysł. Nigdy tego nie robiłem. Takie po prostu oglądanie filmu na żywo i komentowanie, co się w nim dzieje. Więc może być u mnie trochę braku profesjonalizmu i tak dalej. Nie znam się po prostu na tym za bardzo. Ale stwierdziłem, że mogę spróbować, może mi to dobrze wyjść. Więc stwierdziłem, żeby Gabor mi podesłał film, ponieważ ja się za bardzo, jak już wspomniałem, na tym nie znam. Więc Gabor wysłał mi film GPlay wchodzi do stopy dziewczyny z Lakim w Minecraft. Nie będę tutaj zostawiał oceny. Nie oglądałem tego filmu. Też nie oglądałem GPlaya w ogóle. Więc może po prostu wskoczmy w to. Od jakiegoś czasu GPlayka bardzo źle się czuje i nie może chodzić. Okazuje się, że coś wbiło jej się w stopę. GPlay postanawia ją powiększyć i wejść do jej stopy. Ej, ładnie zbudowane. To jest ładnie zbudowane. Siemano, z tej strony GPlay i... O Boże święty, tam to jest poziom Kruszwila. W tle jest kontroler, switch, zegarek, telefon jeden, telefon drugi. Ale właśnie są... zegarek i nowy telefon, także trochę się tutaj spukałem z ostatniej wypłaty, ale... No mała wypłata, masz 800 euro, jeszcze to jest dużo pieniędzy, to jest na polskie, to jest niecałe 4 kafelki. Dziś jesteś na górze GPlayka? Fajnie porobione modyfikacje. Jest tutaj bardzo duże zaangażowania, jeśli chodzi o mody. I tutaj też jej nie ma, prania żadnego nie robi. Ej, w ogóle zaczynam się martwić o GPlaykę, gdzie... O Boże, uprzedmiotowanie kobiet. Myślałem, że już będzie czekał jakiś obiadek na mnie, czy cokolwiek, a jej tutaj nigdzie nie ma. Ale... Oj, GPlayka, co jest w ogóle? Ej, bo ty zgubiłaś GPlayka, co ci się stało? Zmiotło z planszy. Coś mnie tak zakuło, chyba coś w środku się biło, musiałem ściągnąć buty i słuchaj, tak mnie boli, że nie mogę chodzić. Ale ty chyba stóp dawno nie myłaś, bo normalnie jak zdjęłaś te buty, to tutaj normalnie, wiesz co, na 5 metrów po prostu... Nie róbcie tego swoim żonom, swoją dziewczyną. To jest najgorsze, co możecie jej powiedzieć. Ja na miejscu GPlayki teraz poszedł do GPlaya i mu plaskuna po prostu wyjął za taki tekst. Twoje nogi, słuchaj, ale co? No jest. Ale możesz sobie tutaj pograć na konsolecie i może ci się poprawi humor, a gdzie ty to w ogóle zrobiłaś? Chodź, wstań, słuchaj, ja ci zabieram te buty. Czemu to są red concrete boots? Czemu to są buty z betonu? Mafia Pruszkowska, pozdrawiam. Ci wstawaj, chodź, powoli cię przeprowadzimy, słuchaj. Ja nie wiem, no, wdepłam w coś i coś się biło, no, GPlay. Ale co, kąpałaś się na dworze, czy co? Czy jakim cudem, słuchaj, coś się wbiło? Słuchaj, GPlayka, dawaj, chodź tutaj, może tutaj szybko przyjdziesz, bo mi się nie chce brać tego auta już. Ona tam te zapierdala. Chodź tutaj, szybko przyjdziesz, bo mi się... Patrz jak tam zasuwa. Ej, GPlayka, no, co ty sobie... Czemu on ma auto na głowie? Siadamy szybko, jedziemy do szpitala, słuchaj, dawaj GPlayka. Ta noga w ogóle ci jakoś zbytnio nie spuchła, słuchaj, nie widać, żeby była jakoś bardzo źle. Wbijaj tutaj, normalnie jest, pewnie lekarz już na ciebie czeka. Ja tak nie mogę, słuchajcie, to co by sobie teraz może... O nie, mam dla pana bardzo złą wiadomość. Tak, panie doktorze, co? Co jest grane? GPlayka jest w bardzo złym stanie, źle się czuje. Jakieś zakażenie się wdało, trzeba coś zrobić, bardzo źle się czuje. Jesteś lekarzem, to ty coś zrób. Ja idę kwiatki jej kupić jakieś i po prostu może jej się poprawi. Pamiętajcie, jeżeli wasza żona umiera, to pójście kupić kwiatki. Weźmiemy te kwiatki może, te, ona bardzo lubi tulipany, GPlayka naprawdę uwielbia tulipany, 20 zł i myślę, że... O, to moje pieniążki, o dzięki, siema, moje Laki. Pieniądze, dzięki, co cześć. Ty w ogóle, nie troluj Laki, oddaj tej pani pieniążki, ja przepraszam tutaj za kolegę, kolega tutaj, bo w ogóle GPlayce dzisiaj coś wpadło do nogi i w ogóle ty, w ogóle ten samochód też to jakieś brzydkie, brudne dzisiaj, chyba po deszczu te auty tak wyglądają. Co ty na to, żebyśmy powiększyli GPlaykę i zobaczyli, weszli do jej stopy i zobaczyli, co tam w środku się dzieje? Oj, spokojnie stópkarze, właśnie wasze mokre sny się spełniają. Powiem ci Laki, że ja nie wiem, czy ty byś chciał wejść do jej stopy, ponieważ ja dzisiaj je powąchałem. Wtedy właśnie po miksturkę zwiększającą i ratujemy twoją żonę. Ale zobacz, ile tutaj jest ochrony, my sobie nie damy rady, ja nie mam w ogóle żadnej, nie jestem przygotowany, nie mam żadnej zbrojki, nic. Nigdy się nie skradałeś? Patrz. No w sumie racja. Dobra, to dawaj, skradniemy się tutaj, bokiem przejdziemy. Możemy szybko teraz, nie patrzmy się, dawaj. Nie patrzmy się. Tu. Dawaj, Mali, naciągniesz. Bo my tutaj w ogóle nie przebijemy się tą szybą, to jest pancerna szyba, dawaj się, robimy podkop. No dawaj, dawaj. Dobrze, ej, uważaj, ochroniarz, dawaj Laki, masz jakiś mieczyk w ogóle, uważaj. weź zwiewaj, bo on może być mocny, Laki. Ale dawaj, go walą. Bo dwójkę mamy go w dziurze. Ale bójka. Dobra. Ten, dają tu ja chyba... Zabili, mają już morderstwa na koncie i wyłania się do placówki państwowej. Dobra, czekaj, zanim wejdziemy tam, to choć Mieciek ci zbrojkę, co ty? No właśnie, bo tutaj zaatakował mnie Laki, dobra, ja tutaj zwiewam. Goni mnie, dawaj, no to czemu od razu z tym mieczykiem nie wyskakujesz, słuchaj, tylko dopiero teraz. Musimy się bronić przed nimi. Nie przygotowałem się, dobra, trzymaj, trzymaj, bo oni są ciężcy. Dobra, dobra, zawodnicy, masz, masz, masz. Dobra, dawaj, idziemy. Ty masz nawet taką całą zbrojkę, dobra, no to teraz ja, słuchaj, mogę lecieć. Ale że w ogóle tej przekleństw nie ma, bo to musi być zrobione dla młodszych osób. To akurat, że nie poleciał jeszcze żadne słowo na K, ani na P, no to w ogóle. I po prostu wejdziemy do stopy GPlay, w sumie racja. Widzisz gdzieś ogólnie te miksturki tutaj, gdzie oni je produkują, wiesz dokładnie? Wiem dokładnie pomieszczenie, chodź za mną, tylko musi być tutaj więcej tych ochroniarzy i wydaje mi się, że już dali znak innym. A no to spoko, słuchaj, to niech dali innym, my sobie z nimi poradzimy. Dzień dobry, panie Gagatku, tutaj kolejne pomieszczenie. Dobra, uważaj, bo cię goni cię ochroniarz, słuchaj, ja się nim tutaj zajmę, tutaj tu, chodźmy. Ej. Mikstura powiększająca, mikstura pomniejszająca, tej perły. Dobra, bierz tutaj miksturkę dla siebie, Laki, ja biorę po dwie. Jeszcze możemy, słuchaj, zmniejszyć i wtedy będzie łatwiej wejść też i opatrzyć tą nogę. Co ty na to? Dawaj, idziemy, chodź tutaj. No ja wiedziałam, że coś takiego tutaj jest, tylko poczekaj. Graliście film na YouTubie o tym, rzeczy to ty mi nie musisz mówić. Dawaj, ja idę, słuchaj, i zwijamy po prostu na chatę, zabieram ją po prostu, bo tutaj raczej lekarze jej nie pomogą, także... Trudno nogę uwalić. GPlayka, jesteś tam? Pst, pst. Chwila, sprawdzimy, może przez okno zajrzymy tutaj. Okej. Coś tam jest, czekaj, jeszcze nie idź. Wsiadaj. Ale zasuwa. Dobra, GPlayka, słuchaj, mam plan. Raka powiększająca, miksturka. Ja naprawdę nie chcę tego robić, to weź. Przestań. GPlayka, boli cię noga, coś ci się wbiło, masz tam zakażenie, my te zakażenie po prostu usuniemy. No dobra, słuchaj, no niech będzie. 2 i ostatnie moje słowo, 3, BUM! Ja nie mogę. Zniknęła? Nie zniknęła, powiększyła się tutaj. Ej, patrzcie w ogóle, ile ona ma grzyba tutaj normalnie. I w sumie razem z Lakiem bym tam wszedł, tylko musimy usunąć jej tego grzyba, żeby nie było, że GPlayka ma jakiegoś grzyba. Halo, Laki, jesteś tam? Ziomeczku? Siema, ej, jestem tutaj! Słuchaj, zobacz, tylko zerknij, ja biegnę tutaj właśnie chyba do ciebie, gdzieś tutaj jesteś w okolicy. O nie, policja cię goni? Gonią mnie, policja się zorientowała, że wykradliśmy te miksturki, GPlay, weź coś zrób. Dawaj, ich tutaj jest więcej, no, czemu ich tutaj jest? Ty! Poczekaj. Co jest? GPlay nie umie się klepać. Powiększyłeś? No dokładnie tak, jak widzisz, słuchaj, zobacz, są tutaj jej stopy. Normalnie możemy tam wejść. Dobra, GPlayka, wchodzimy tam, chyba naprawimy jej te stopy, co? Słuchaj, zawodowy stópkarz. Wchodzimy. Gotowy. 3, 2, 1, bęk. Szybko rzucamy perłę i wtepujemy się tam, bęk. Wow. Ej, chyba udało mi się przeteleportować, o siemanko, Laki. Dobra, nieważne, ty, a patrz, czy to nie jest zakażenie to fioletowe? Ja się co prawda, Laki, nie znam na takich rzeczach, ale to naprawdę dziwnie wygląda, co nie? Tak, nie, tam lepiej nie wchodzić, to jest na pewno jakieś trujące. Widzę tam bakterie w ogóle, słuchaj, Laki, czyli ogólnie ona tutaj naprawdę chyba, jej się wdało tu zakażenie, jest bakteria. Nie co powiedzieć, naprawdę jestem przez dłuższy czas jestem cicho po prostu, bo ten film jest nudny, naprawdę. To nie wiem, czy to jest jak bakterio, łatwa bakteria, na klepę dostała. Zobacz. PvP, no Bedwarsów nie wygra. Mama na kość, to chyba tu trzeba wymienić tą kość, idziemy dalej? Tylko słuchaj, żeby nie bolało, proszę cię, Laki, żeby w ogóle, wiesz co, nic się nie stawiano, ale dobra, samowolka jest budowlana. Jasne, wiesz, ja cię kręcę, przesada, Laki, ale jakoś chyba sobie poradzimy, w ogóle strasznie tutaj ciasno i w ogóle tutaj niepokoi mnie ta dziwna fioletowa substancja, słuchaj, to nie jest normalne, bo powinno tutaj, wiesz co, normalnie krew jakby płynąć, a tutaj jest naprawdę jakaś dziwna sprawa. Nieważne, zresztą... Ja też tak wysoko skaczesz? Co jest fioletowe? Co jest fioletowe takie do picia? Grappa Ice, ale z tym, z barwnikiem fioletowym. Ty, to znika, to jest, słuchaj, jakaś mega trująca rzecz, w ogóle zobacz, rzucisz coś tam i widzisz... Przed chwilą właśnie wpakowałem tam bakterie, zobacz tylko na to, patrz. No, pokaż i sprawdzimy, co się dzieje. Ty, nawet bakterie to pokonuje, to jest jakieś mocne zakażenie, musimy się tego jakoś pozbyć, słuchaj, nie wiem, jakoś to zalepić, czy co, jak my to zrobimy, Laki, masz jakiś pomysł? Zobacz, co mam, jakieś takie coś. Dobra, no to słuchaj, może to jest w ogóle... Water bucket, mają wiadro z wodą. Z apteki to wziąłeś, słuchaj? Tak. Patrz, to jest normalnie antidotum. Zobacz, i co teraz, słuchaj, zniknie to? Patrzcie, oni mogą zrobić łódkę. New Recipes Unlocked, create your recipe book. I mogą łódkę zrobić. W ogóle średnio pomyśleli, bo zabili te, zalali zakażenie. Zali to zakażenie, które niby zabija i teraz bakterie klepą. Trochę bez sensu, ale okej, chyba nie przemyśleli. Gonią mnie te dwie paskudne bakterie. Zostawcie Lakiego, Patrz, jaka klepa jest. Broń mnie. No takiej klepy nie było. Dobra, słuchaj, dawaj, idziemy zobaczyć. Ty, chyba widzę tą drzazgę, zobacz, kawał duży drewna i się wbił tutaj w nogę, ty. I patrz, obok kości, bezpośrednio obok kości, słuchaj, ty, a masz jakąś siekierkę? Ty na kości teraz jakiś stajesz chyba kości. Operacja. Udało się, Nobel. Wiesz co, dużego palca może. To prawda, tutaj ścieka jeszcze właśnie to zakażenie. Nie wiem właśnie, czy to jakoś zatkać, czy nie. Udało mi się! Coś tam przed chwilą słyszała. O, jest, ale super, jestem już zdrowa, coś takiego. Aha, no dobra, widzowie, także wygląda ale na to, że udało ale kość została połamana. Poprawnie na GPlayce, no. W tle jest kość złamana. Tam jak Laki przychodzi, to tam jest kość złamana, niestety. Tak, udało mi się pokonać zakażenie, brawo. Ogólnie moja ocena, nie mam pojęcia jak to ocenić, jest to zdecydowanie film robiony pod osoby w wieku poniżej 12 lat. Z drugiej strony może to być jakiś film edukacyjny, ale jednocześnie trochę zalatuje takimi po prostu bezsensami typu, nie wiem, mówienie, że kobieta ma być tylko w kuchni itp. Chociaż pokazali dobrze co zrobić z kobietą, kiedy ją coś boli albo macie jakiś problem zdrowotny, to idziecie po prostu do lekarza. Dobre wideo edukacyjne, ale... No, zabili przy tym bardzo dużo osób. I to bardzo dużo osób. W takiej skali absurdu, że tak powiem. Bardzo nisko. W skali od 1 do 10 doceniam na 3. Komentujcie, subskrybujcie. Lecimy z klasykiem o nazwie Żółty Magiczny Gurzyczek. Wejdźcie też do mnie. Nie nagrywam SL-a. Jestem prostym chłopakiem. I to tyle. Żegnam się z wami i do zobaczenia.